Słoneczny październikowy weekend w winnicy Niemczańskiej odbył się ostatni w tym roku zbiór winogron. Ta wyjątkowa winnica położona jest na stoku jednego ze wzgórz strzelińsko-niemczańskich nad brzegiem rzeki Ślęzy. Zbieranie polega na tym, że obcinamy każde grono, selekcjonujemy je ręcznie, wrzucamy do skrzyneczki i skrzyneczki lądują na winiarni do prasowania, do wyciskania albo do maceracji. Zależy od rodzaju wina, czy to będzie czerwone, czy to będzie białe. Idealne grono musi mieć te swoje briksy, musi mieć ten swój cukier, musi mieć swoją kwasowość, musi mieć te swoje aromaty, musi mieć po prostu swoją dojrzałość. Wtedy jest to idealne. W tym roku wrzesień nam troszeczkę popsuł te zbiory, było mokro, ale październik nam oddał tą pogodą piękną i fajnie to idzie. Minęło już 5 lat, od kiedy ten wyjątkowy produkt regionalny zdobywa rynek całego kraju. 5 lat, wielka przygoda dla nas. Ładnie patrzeć na tą całą winnicę. Krzaki są teraz dorosłych. Wszystko dojrzewa. W tym roku możemy naprawdę powiedzieć, nasza winnica jest teraz prawdziwy, gotowy. Jest dokładnie to, co oczekiwaliśmy. Cukier, kwasowość. Już czuję te wina. Winiarstwo jest praca na pole, to jest rolnictwo. Po drugie, praca biochemiczna, winiarni, fermentacja, różne innych rzeczy. No i potem tego wszystkiego też chcemy sprzedać, prawda? Takich marketingowych rzeczy. Ale teraz, w tym momencie, musimy po prostu wielkie dzięki dla wszystkich, które ciężko pracowali. Dlatego ta praca, my zaczynaliśmy dzisiaj rano o 7 do 2, to kręgosłup boli. To jest naprawdę ciężka praca. Ja jestem bardzo wdzięczny, że mamy nasze świetne pani, które już od początku są z nami. Na świecie są około 10 tysięcy odmian winogron. Z tego Vitis vinifera, to są winogron, które nadają się do wina, są około 400. Najpierw winiarz powinna być pomysł, jak wina ma smakować. Ma być wytrawny, jakie charakterystyki. To jest pierwsza rzecz. Dużo ludzi to nie robią. Najpierw trzeba wizualizować wina. Mamy winogron i teraz sprawdzamy na przykład cukier z tym refraktometrem. On nas pokazuje 21, 22 briksów i potem my decydujemy. Jeszcze trochę oczywiście musimy sprawdzać pogoda, wszystkie warunki. Od tego Rieslinga chcemy taki bukiet trochę, taki kwiatowy, trochę kwas. Wino to nie jest cukier, to jest cukier plus kwas. Taki fajny balans. Cały proces zaczyna się fermentacja i w tym momencie już wino świętomarcińskie. Za moment będzie dostępne w Lidlu. Jestem bardzo zadowolony. Ostatni dzień nasze zbiorę i już nie muszę stać o 5:00, wszystko przygotować. Słońca, pogoda. Kiedyś Riesling 2 lata temu zbieraliśmy 9 listopada. Będzie bardzo dobre. Chardonnay, Cabernet Blanc, Riesling, Pinot Gris, Pinot Noir. Liczę na dużo wygrane konkursy, medale. Zachęcamy Państwa już w listopadzie do skosztowania tegorocznego świeżego wina marcińskiego, które dostępne będzie bezpośrednio w winnicy Niemczańskiej oraz w sieci sklepów marki Lidl.